Chcę powiedzieć, że był to na trzy właściwie były trzy rozdania. Było rozdanie na zabytki, rozdanie na samorządy, to są różne kieszonki finansowe i było największy konkurs dotyczył przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o zabytki, to wsparcie otrzymały dwa zabytki z terenu powiatu chojnickiego. Kościół Szachulcowy w Ciechocinie, o czym już mówiłam. Myślę, że tutaj wsparcie wynosiło 200 tysięcy złotych, co stanowi 70% wartości przedsięwzięcia, czyli sobie przedsięwzięcie około 300 tysięcy, 280 tysięcy, z czego 200 tysięcy z dotacji z LGD. Jeżeli chodzi o kościół w Ciechocinie, uważam, że to jest jeden z najładniejszych zabytków tak naprawdę na terenie, bym powiedziała, nawet powiatu, ze starym cmentarzem, zachowanym starym cmentarzem. Myślę, że mieszkańcy powiatu chojnickiego, miasta Chojnice nie znają tego miejsca, ale naprawdę serdecznie zachęcam do odwiedzenia. Inwestycja pewnie skończy się, tak planuje ksiądz proboszcz, gdzieś na za rok o tym czasie będziemy już po inwestycji, czyli będzie już ten kościół po remoncie. Zachęcam mieszkańców Chojnic naprawdę do zwiedzania Kosznajderii i do dotarcia do Ciechocina. Ciechocin jest ciekawą miejscowością o tyle, że właściwie mała społeczność, bardzo aktywna, działa tam i dobrze świetlica wiejska, różne imprezy się odbywają, działa Caritas, który robi naprawdę dużo, dużo dobrego. Jest to odległa miejscowość, która wydawałoby się, że nie ma jakichś takich walorów, nie są Sfornegaci, nie są Harzykowy, ale naprawdę zachęcam. Są tak piękna wieś, tak. Są takie perełki, które naprawdę warto zobaczyć. Myślę, że grupa mieszkańców Chojnic nie zna tej miejscowości. Jeżeli nie ma powiązań rodzinnych czy innych, to pewnie nikogo tam by nie zagnało. Zachęcam. I dlatego bardzo zadbaliśmy o to, żeby na Kosznajderii ten kościół po prostu odnowić. Decyzją stowarzyszenia oczywiście, nie zarządu, tylko całego stowarzyszenia, czyli rady, która wybiera projekty. Drugi zabytek, który zostanie odnowiony, to miejscowość Odry i tam zostanie odnowiona część kościoła, również zabytkowego, również w rejestrze konserwatora zabytków, bo taki jest warunek, czyli Odry zostaną również, jak gdyby otrzymają, to jest ładny kościół, on jest odnowiony w dużej mierze, wieża nie jest odnowiona i tutaj będzie ta część dachu wieży z tej dotacji. Dotacja wynosi tylko 30 tysięcy i tyle to wystarczy, ale czasami małe jest piękne, tak? To są może nieduże pieniądze, które po prostu robią dużo dobrej roboty. Jeżeli chodzi o gminy, to dwa samorządy ubiegały się o dofinansowanie. Była to Lipnica, która może jest naszym obszarem w sensie powiatu, natomiast jest w lokalnej grupie działania i tam w Zapcenie powstanie świetlica. I gmina Konarzyny, która zrobi zagospodarowanie jeziora Bublik ze ścieżką wokół jeziora, ze ścieżką do Żyrskiej Osady. Nie chciałabym tutaj mylić, tak, ścieżka rowerowa Żyrskiej Osady i zagospodarowanie wkoło jeziora Bublik. To takie inwestycje, każda z tych inwestycji... Tak. Tak, więc każda z tych inwestycji to jest 400 tysięcy wartości, dofinansowanie około 250 tysięcy. To są inwestycje te takie, gdzie konkurencja była mniejsza. Natomiast przechodzę do przedsiębiorców. Dotacje, czyli wartość tego konkursu dla przedsiębiorców wynosiła 4 miliony. I o te 4 miliony mogli się ubiegać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność. Wcześniej były konkursy na premie dla osób, które chcą rozpocząć działalność. Rozdawaliśmy premie w wysokości 60 tysięcy, o czym Państwa informowałam. Teraz są to dotacje dla tych, którzy prowadzą działalność na rozwój działalności. I tutaj wpłynęło 26 wniosków. Na łączną, 26 wniosków, tak, z czego wybraliśmy 21. 21 przedsiębiorców zmieściło się w tej alokacji. Wybrane były wszystkie, tylko pieniędzy starczyło dla 21. Żaden z wniosków nie został odrzucony z żadnych względów, ani formalnych, ani innych. Czyli wszystkie wnioski zostały wybrane, tylko ilość punktów wybrała, znaczy pieniądze się skończyły na 21 wniosku. 21, czyli z tych 21 wniosków powstanie przedsięwzięć na kwotę 11 milionów 100. Dotacja, wspomniałam, do tych przedsięwzięć 4 miliony, czyli
4 miliony dały efekt 11 milionów, bo ta reszta to są pieniądze własne przedsiębiorców. W wyniku tych przedsięwzięć powstanie 31 miejsc pracy, bo taki był warunek, tak? Czyli osoby, które się ubiegały, były zobowiązane do tego, żeby utworzyć miejsce pracy, utrzymać to miejsce pracy przez 3 lata, przedsięwzięcie przez 5 lat. Takie są warunki tego konkursu. No chcę powiedzieć, że głównie projekty wybierane to były projekty głównie z turystyki, dlatego że taką napisaliśmy strategię. Czyli obszar uznał, że turystyka jest tą dziedziną, którą należy wspierać. Co po tym konkursie? Nie do końca się z tym zgadzam, powiedziała. Życie pokazało, że następną strategię, którą będziemy tworzyli, to pewnie będzie wyglądała nieco inaczej. I również mamy doświadczenie z tego naboru, czyli w Morenze będzie też nieco inaczej. Przetwórstwo produktów lokalnych na tak, przykład. Tak, no nie było żadnego projektu. Muszę powiedzieć, że ubolewam, ponieważ żadnego projektu nie mieliśmy na lokalne produkty. No nie idzie. Po prostu trzeba powiedzieć, ja muszę powiedzieć z bólem serca, no nie idzie. Będziemy robili taki projekt wspólnie ze szkołą dworcowej. Może tam uda nam się uruchomić jakoś, olśnić kogoś, że zacząłby robić warsztatami, spotkaniami, może... Ale pani prezes, wczoraj okrasę kościstą moją Stasiu widział. Wczoraj jadłem. No, produkt lokalny. Produkt lokalny. I żyje. No. Także no niestety nie ma. Jest przecież dużo gospodarstw mleczarskich, jest dużo, no nie ma tradycji tutaj, no nie ma. Tego gospodarstwa są większe. Myślę, ale że dojdziemy do tego produktu lokalnego. Jestem dobrej myśli. No trzeba próbować, po prostu no, trzeba mieć cierpliwość dużą. Nie było takich projektów. Były natomiast projekty głównie turystyczne, ale również były projekty ze srebrnej ekonomii, która jest również preferowana w tych naborach. No i chcę powiedzieć, że powstanie kilka nowych. Są projekty, które po prostu jak gdyby poszerzają działalność, nie wnosząc nowej jakości. Natomiast jest kilka projektów takich, które uważam mają te znamiona innowacyjności, czyli nowej jakości. I to bym tutaj chciała szczególnie wymienić. Tak na pierwszym miejscu zresztą jest takie przedsięwzięcie z Czerska, gdzie na trasie, przy trasie 22 między gdzieś Będźmierowicami a Łęgiem powstanie taki skansen z restauracją. Tam stoją już maszyny rolnicze, jeżeli Państwo przejeżdżacie, to po prawej stronie są te maszyny i tam powstanie taka właściwie klimatyczna restauracja i ten skansen w koło, czyli gdzie będzie można tam się dowiedzieć o tych maszynach, czyli będzie to i pouczające i takie może ekomuzeum trochę, to taka inwestycja o innej jakości, tak? Czyli taka bym powiedziała znamiona innowacyjności. Również powstaje w Moszczenicy, powstaje taka sprzed no i hurtownia i można powiedzieć sklep czy miejsce, gdzie będzie można kupić lokalne produkty i będzie można kupić zioła i różne te rzeczy, z którymi to zdrowie się kojarzy. To wszystko to zdrowotne. Ale również być może w przyszłości powstanie jakaś plantacja ziół wokół tego, czyli jak gdyby miejsce, gdzie będziemy sobie jeździli, patrzyli, jak to rośnie, potem sobie możemy te zioła kupić, nie zioło w sensie zioło, cokolwiek to znaczy, mówię o ziółkach bardziej. Ale uważam, że również miejsce, czyli Moszczenica, która rozciąga jak gdyby ten teren, tak? Czyli nie koncentrujemy tych ciekawych miejsc tylko wokół jezior, czy w części północnej gminy, czy powiatu, ale idziemy również w tą część taką kosznajderską, tak? Czy Moszczenica to Kosznajderia. I myślę, że może powstać bardzo interesujące miejsce, gdzie będą mogły osoby przyjeżdżać, gdzie będą mogły tej herbatki takiej popróbować, gdzie zioła też. Tej kuchni lokalnej, może nam się urodzi coś bardzo interesującego, bardzo bym chciała. Jakim sposobem trzeba do tej lokalności docierać? No, inwestycja również dosyć ciekawa, to kachlinówka, która zmienia, znana kachlinówka, dom gościnny, który zmienia nieco profil swojego działania, czy poszerza, ma być to wesoła zagroda, czyli tam będą mogły przyjeżdżać przedszkola, szkoły, gdzie będzie można zobaczyć przyrodę, las i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko, co się po prostu wiąże z lokalną przyrodą. Będzie również oferta dla osób starszych, czyli dla
dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli tam też będzie można przyjeżdżać, będzie jakieś warsztaty będą prowadzone z rękodzieła, z różnych rzeczy. Czyli jak gdyby ta oferta jest taka na obecny czas, czyli oferta na przyjazdy, na grupy, no i szczególnie na dzieci, cała przygotowana filozofia, cała przygotowana przebudowa tego obiektu, czyli poszerzenie oferty na to. To wydaje mi się z takich ciekawszych rzeczy, to bym powiedziała, to jest to. Inne to są też takie, ma powstać restauracja następna w Harzykowach, może kolejna taka, zobaczymy. Przywiedzie do Harzyków, państwo Lamczyk. Terminal. Tak, tam ma powstać restauracja. Tak, tam ma powstać przy kortach restauracja. No tych przedsięwzięć trochę jest, jednak bo tych pieniędzy trochę poszło. No ale generalnie muszę powiedzieć, że bardzo duża aktywność Harzyków, dużo mniejsza obszaru pozostałego. Tak? Z Harzyków to chyba 6 podmiotów dostało pieniądze. Tak. No 6 może, tam są małe Sfornegacie. Podmioty, które istnieją już, bo to do takich były kierowane. Są to głównie branża turystyczna. Poza branżą turystyczną no to tam i stolarnia, i jakieś takie inne przedsięwzięcia. No ale takie bym powiedziała, które są i tak są, i tak są. Poszerzą swoją ofertę, czy poprawią jakość, czy w tą stronę to powinno iść. Wydaje mi się, następny konkurs, który będzie, to pewnie będzie pierwsze półrocze przyszłego roku, ale to będzie już LGR Morenka. Jeżeli chodzi o LGD Sandry Brdy, to te pieniądze, które były dla przedsiębiorców, zostały rozdzielone. No, premie i to jest około 5 milionów dotacji, co w obszarze pewnie ma znaczenie. Powstało tam ponad 12 miejsc pracy w tamtym rozdaniu, 30 ponad tutaj, to około 40 rozproszonych miejsc pracy. To uważam, że to nie jest mało. To jest zupełnie godziwy nabór i godziwe pieniądze.